ma to o tyle duże znaczenie w tym momencie, że realizujemy konkretny projekt. I miesiąc do miesiąca mamy szkolenie, na którym przerabiamy pewne rzeczy, które zbliżają nas do realizacji tych projektów, bo uczymy się przez praktykę. I jednocześnie jedno spotkanie inspiracyjne, takie jak dzisiaj z Mateuszem. I tydzień temu mieliśmy spotkanie szkoleniowe, na którym rozmawialiśmy o tym, co chcielibyśmy zrealizować tutaj w mieście wspólnymi siłami poprzez finansowanie społecznościowe, crowdfunding. I tak naprawdę przez najbliższe miesiące będziemy przerabiali kolejne kroki w stronę crowdfundingu, tak żebyśmy we wrześniu mogli wystartować z kampanią finansowania społecznościowego. A w tym czasie uczymy się takich rzeczy jak strategia, zarządzanie zespołem, zarządzanie projektami, zarządzanie organizacją czasu, social media marketing, PR, podstawy PR-u i tego, jak zarządzać relacjami z partnerami w mieście, w jaki sposób tworzyć informacje prasowe, jak tworzyć reklamę na Facebooku, jak założyć fanpage'a i tak dalej, i tak dalej. A nawet jak zrobić dobre wideo, którego będziemy potrzebowali do finansowania społecznościowego. Więc tutaj duża część z Was jest zupełnie nowym gronem osób, co mnie cieszy. Ale chciałbym, żebyście też uczestniczyli w tym projekcie. Ten projekt jest w szczególności kierowany do młodszych radomszczan, bo to jest pewna forma nauki przedsiębiorczości. Fajny, wydaje mi się, i taki bardzo praktyczny sposób. Założyliśmy w tym celu grupę, która nazywa się Społeczność Startera. Tam koordynujemy pewne rzeczy, no bo jest parę twarzy więcej, które już były wcześniej. Miesiąc do miesiąca możemy zrobić tylko jedno szkolenie. A temat jest dość szeroki. Trzeba już w tym momencie robić takie rzeczy, jak konsultować pewne rzeczy z miastem. Zobaczyć, czy jest jakaś grupa cyklistów w Radomsku, która miałaby, nie wiem, jakąś grupę dyskusyjną na fejsie. Albo, nie wiem, jakieś miejsce, gdzie się spotykają, gdzie można do nich dotrzeć, z nimi porozmawiać, bo tego będzie między innymi dotyczył projekt. Więc jakby duża część rzeczy jest koordynowana przez tą grupę, jaką jest Społeczność Startera. Dlatego chciałbym Was poprosić, żebyście ci z Was, którzy wiedzą, że chcieliby uczestniczyć w Starterze, żebyście po pierwsze starali się być regularni, bo warto, tak mi się wydaje, a po drugie, żebyście śledzili to, co robimy w Społeczności Startera, bo tam między innymi pytamy o to, jaki termin by Wam odpowiadał pod kątem kolejnego szkolenia. Jest po prostu sonda, którą założyła koleżanka, jest pytanie o to, który termin odpowiada Wam najlepiej, ja się do tego dopasuję i zrobimy wtedy, kiedy jak najwięcej osób może przyjść, bo inaczej będzie potem ciężko zrealizować ten projekt. Więc zapraszam Was dzisiaj na spotkanie po tym całym męczącym wstępie, zapraszam Was na spotkanie z Mateuszem. Idea spotkań inspiracyjnych, przypominam wszystkim tym nowym osobom, jest taka, że raz w miesiącu pojawia się osoba, która jest praktykiem. Osoba, która pracuje w jakimś startupie, jest blogerem, jest osobą, która zarządza mediami społecznościowymi, akurat w tym wypadku Mateusz jest osobą, która łączy w sobie wszystkie te trzy role, która dzieli się swoimi doświadczeniami. Mateusz nie jest od większości z Was wiele starszy. W którymś momencie naprawdę przyspieszył ze swoją karierą, zrobił parę rzeczy, które były możliwe tylko dzięki temu, że zakasał rękawy, wiedział, w którą stronę idzie, ale miał też bardzo konkretne rozwiązania, pomysły czy narzędzia, których się nauczył i które zamierza Wam dzisiaj przekazać, które Wam mogą pomóc w tym samym. Ale chciałbym jednocześnie, ci z Was, którzy już byli na szkoleniu ostatnio, żebyście odnotowywali sobie wszystkie narzędzia, wszystkie rzeczy i wszystkie porady, które później przydadzą się w naszym projekcie. To są nawet takie drobiazgi jak aplikacja Slack, która przyda nam się potem w komunikacji, o której będziemy rozmawiali na kolejnym szkoleniu. Bo tam przeniesiemy część komunikacji dotyczącej naszych projektów. Nawet takie rzeczy jak proste aplikacje z tym, nie wiem, Wunderlist, które pozwalają Wam odnotowywać, co macie do zrobienia, albo nawet takie rzeczy, w jaki sposób prowadzić komunikację na Facebooku. To wszystko ma znaczenie. Więc jeżeli będziecie mieli jakieś pytania do Mateusza poza wszystkim, co dla Was przygotował, to oczywiście zadajcie je na sam koniec i jak zawsze zachęcam do notowania. Z tym Was zostawiam, mam nadzieję, że będziemy się widzieli jeszcze na Społeczności Startera, czyli grupie dyskusyjną, którą założyliśmy. I za 2 tygodnie albo 3 tygodnie zrobimy kolejne szkolenie, na którym będą właśnie te same osoby, które są dzisiaj. Ale teraz zostawiam Wam już z Mateuszem, on już się sam przedstawił. Tak, no, dzięki bardzo za wprowadzenie. Cześć wszystkim, ja nazywam się Mateusz. Tak jak Bartosz wspomniał, łączę kilka światów ze sobą, próbuję, pracuję w jednym, moje takie skromne zdanie, z najlepszych startupów technologicznych obecnie w Polsce. Przyjechałem do Was z Wrocławia, mam lekki problem z gardłem, więc jeżeli mój głos po prostu mnie zawiedzie, to będę chciał po prostu podejść i napić się wody, bo gardło nie tyle, lata nie tyle, ale bardzo stwierdzi, że jestem młody, a tylko że już jest mi całkiem starą. No i kilka słów o mnie, kim jestem i dlaczego tutaj dzisiaj jestem. Zawodowo jestem związany z firmą N24, nie wiem, czy ktokolwiek kojarzy taką firmę.
kojarzy jedna osoba, dwie osoby na sali super, więc w skrócie tylko powiem zajawkowo, bo nie chciałbym się na tym dzisiaj skupiać. BN24 jest to narzędzie do monitoringu internetu. Wychwytujemy wszelkie zmiany, które się pojawiają w sieci. Jak wiemy, dzisiaj tych zmian w sieci jest mnóstwo. Internet rozrasta się cały czas. Wszyscy praktycznie jesteśmy na Facebookach. Jeżeli ktoś nie jest na Facebooku, to śmiem zaryzykować, że sporo traci. BN24 związany jest nie tyle stricte marketingowo, co z tematami takimi około marketingowymi. Pracuję przynajmniej przy trzech rzeczach, przynajmniej przy trzech strukturach. Jedną z nich jest CHERN, czyli przekładając to na taki język dosyć prosty, staramy się wydłużyć cykl życia klienta, czyli ci klienci, którzy do nas przychodzą i płacą nam pieniądze za abonament, my staramy się ich w tym narzędziu jak najdłużej zatrzymać. Mamy na to specjalne narzędzia, wdrażamy specjalne strategie, ale nie dziś o tym jest spotkanie, więc chciałbym się też na ten temat rozwodzić. Od niedawna jestem także projekt menadżerem, BN24 odpowiedzialny za sekcję, która wspiera wprowadzenie tych klientów do narzędzia, czyli tak zwany onboarding, gdzie my prowadzimy klienta za rączkę. No bo jak wiadomo, w przypadku narzędzi analitycznych pierwszy widok i pierwszy kontakt z narzędziem jest dość odstraszający. Wyświetla nam się mnóstwo opcji, z którymi nie do końca wiemy, co zrobić. Dodatkowo wspieram także działania obsługi klienta, gdzie pracuję głównie przy dużych klientach typu Samsung, HM, wspieramy ich pod kątem optymalizacji projektu, wykorzystania monitoringu w ich działaniach. Ostatnia słabędna kampania Rize, która niekoniecznie odbiła się pozytywnym echem w późniejszym rozwoju samej kampanii. Też żeśmy wspierali te działania, żeby ten proces gdzieś tam ugasić. Więc mniej więcej taki jest mój zakres obowiązków BN24, więc jeżeli nasz drog kiedykolwiek przedła się BN24 i będziecie mieli problem z jakimkolwiek projektem, czy ktoś będzie wam spamował skrzynkę, że hej, Maciek, zostań z nami, jeszcze miesiąc zapłać, no to niestety jestem ja. Tak jak warto wspomniał, po godzinach zajmuję się także blogowaniem. Blog się narodził z pewnej pasji i z pewnej takiej potrzeby dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, które udało mi się zebrać. Bo fajnie, że Bartek wspomniał, że jestem stricte praktykiem, z wykształcenia w ogóle nie jestem marketerem i tak naprawdę przez długi czas z tym marketingiem niewiele miałem wspólnego, ale o tym opowiem w dalszej części. Na blogu dzielę się głównie narzędziami, wskazówkami, więc jeżeli tworzycie jakąś społeczność, grupę, która jest skupiona dookoła mediów społecznościowych, no to jestem przekonany, że znajdziecie na pewno chociaż jedną aplikację, czy jedno rozwiązanie, czy jedną technikę, która wam pomoże i możecie przyjść na spotkanie i powiedzieć: Bartek, ale mam super narzędzie, siadamy i to robimy. No i dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o tym, jak to wyglądało z perspektywy mojej drogi do miejsca, w którym jestem dzisiaj, a ryzykuję zawsze stwierdzenie od przynajmniej roku, że trafiłem do miejsca i do pracy swoich marzeń. Dlaczego jest to praca moich marzeń, opowiem też w późniejszej części, ale życzę każdemu z was, żeby każdy trafił do takiego miejsca, bądź otaczał się takimi ludźmi, jakimi ja mam przyjemność dzisiaj się otaczać i robić takie rzeczy, o których mi się jeszcze jakiś czas temu w ogóle nie śniło, że jestem w stanie je robić. No i pierwszym takim elementem, który pojawia się na waszej drodze, zwłaszcza cieszy mnie w ogóle widok, że jest tyle młodych osób, bo ta prezentacja do was szczególnie trafi, jest wybór edukacji. Jest tutaj jakaś garstka studentów, czy to są głównie licealiści? Są licealiści, tak? Licealiści, no to super, no to wy stoicie pewnie, ale przed maturą, po maturze? Przed maturą, no właśnie, wy stoicie przed takim wyborem, gdzie wam z mojej perspektywy, przynajmniej jak ja podchodziłem do matury, było mi ciągle mówione: no teraz Mateusz, musisz podjąć decyzję, musisz określić, gdzie ty chcesz być za te 5 lat. A z mojej perspektywy to wcale nie jest takie ważne, bo moja historia pokazuje chociaż tyle, że mój wybór studiów, czy chociażby technikum informatycznego, gdzie ja poszedłem w kierunku rozwijania się jako pod kątem grafika, wcale nie determinuje tego, gdzie ja jestem dzisiaj i tak naprawdę nie miało wpływu na to, co ja robię dzisiaj i co chciałem robić, tak? Więc gdybym ja dzisiaj miał określać siebie na podstawie swoich wyborów, które do tej pory okazywały się nieprawdą, to pewnie byłbym programistą. W tenisa ziemnego grałem zawodniczo blisko 10 lat, wiem, że po mnie nie widać, ale taka jest specyfika tego sportu. Zresztą mój lewy bark jest krzywy właśnie chociażby przez to. Byłbym programistą, byłbym grafikiem, byłbym tenisistą i byłbym trenerem tenisa ziemnego. Tak naprawdę jestem marketerem,
I kończąc studia na UEF-ie, nikt by nie powiedział, że ja tym marketerem zostanę, tak? Tak naprawdę w wieku 18 lat ja z tym marketingiem w ogóle nie miałem pojęcia, a wiedzę do marketingu ograniczałem do tego, że to co leci w telewizji, to na pewno ktoś z marketingu za tym siedzi i każe mi kupić teraz pół Ludwika za 2,99, tak? Więc moja wiedza w wieku 18 lat była znikoma. No i udało się zrealizować taki plan, zrealizować pewne cele, że dzisiaj mogłem tutaj przyjechać i opowiedzieć wam o tym, jak ta droga przebiegała i mam nadzieję, że przeszycie coś z tej drogi na siebie. Tak? I w przypadku, jeżeli docieramy na te studia, podjęliśmy decyzję, że chcemy studiować zarządzanie, tak? Dzisiaj to jest najmłodniejszy kierunek, zarządzanie marketing, czy tam zarządzanie w przedsiębiorstwie. Zderzamy się z takim światem, a gdzie to doświadczenie, tak? No bo jeżeli mówimy o praktyce, no to praktyka opiera się głównie na doświadczeniu. Tacy ludzie młodzi jak Ty, największy problem mają z doświadczeniem, tak? No bo dzisiaj mamy masę ofert pracy na podstawie, przyjmiemy 22-latka, tak, który ma już 10-letnie doświadczenie, tak? No człowiek patrzy i mówi, no jak ja mam to zrobić i jak do tego w ogóle podejść i o co im chodzi, tak? I okazuje się, że to nie jest wcale takie głupie, i to ma pewien sens, tak? Bo my na studiach będąc na pierwszym roku, w moim przypadku była końcówka pierwszego semestru studiów na UEF-ie, gdzie ja byłem zbombardowany egzaminami po anatomii, strasznie takimi specjalistycznymi rzeczami, których w ogóle do tej pory nie rozumiem, ale udało mi się jakoś się zaliczyć, było poszukiwanie tego doświadczenia, tak? No i takim pierwszym elementem, żeby to doświadczenie możecie zdobywać w tak młodym wieku, są wasze własne projekty, tak? Czyli w wieku 19 czy 20 lat wy zazwyczaj nie pójdziecie na jakiś staż do renomowanej agencji, tak? Bo tam się wymaga już jakiegoś obycia z pewnymi procesami, z pewnymi zdarzeniami, które wy tak naprawdę jesteście w stanie sobie wykreować sami, tak? I teraz jeżeli nie ma miejsca, gdzie wy to doświadczenie możecie zdobywać w wieku 17 lat, albo 13 lat, to wy tą przestrzeń możecie sobie sami wygospodarować. W moim przypadku były to projekty poboczne, które ja realizowałem z czystej ciekawości, nie mając pojęcia o niczym. Takim najciekawszym przypadkiem projektu, który zrealizowałem na pierwszym roku studiów, był właśnie projekt Świadomy Słuchacz, który narodził się z pasji do słuchania muzyki hip-hopu. Też wiem, że już po mnie nie widać, ale uwierzcie, że kiedyś wynosiłem szerokie spodnie, kaptur na łeb, papieros na bloku z kolegami. I zacząłem realizować pewien projekt, nie wiedząc o niczym, nie mając pojęcia nawet jak założyć profil na produkt. Tak? Minęły dwa dni i ja zacząłem wszystkim dookoła znajomym głosić, że ja mam taki projekt. Inicjatywa okazała się o tyle trafna, że trafiłem w pewną niszę w Polsce, w ogóle jeżeli mówimy o muzyce. No i zacząłem nabierać pewnego doświadczenia. Tak? Ja nie miałem pojęcia o tym, jak pracować z ludźmi, w jaki sposób w ogóle z nimi rozmawiać, w jaki sposób pracować w grupie, a mimo to udało mi się przekonać dwie osoby. Tak naprawdę jeszcze wtedy nie wiedziałem, że ja je rekrutuję, to miałem już pewne obycie z pewnym procesem, który mi się przydaje w przyszłości. Tak? Chociaż nigdy do tej pory jeszcze nikogo nie rekrutowałem, ale ja wiem, czego się spodziewać. Tak? W momencie, kiedy wy sobie sami tworzycie jakieś miejsce i chcecie realizować własne pomysły, własne idee, chcecie coś sprawdzić, bo to się zazwyczaj z tego bierze, no to taki własny projekt, nawet poboczny, nawet bardzo w mikroskali, pozwala wam zweryfikować wasze wyobrażenie o tym, jak wy to postrzegacie, tak? No bo ja podchodziłem do tego, że to wygląda mniej więcej w sposób taki, że jak ja mam pewien projekt, ludzie tego chcą i wyślę do sponsora ofertę, to on mi da od razu 10 tysięcy złotych, tak? No i się nagle okazało, że ja tą ofertę muszę wysłać najpierw do sekretariatu, sekretariat przekaże to do osób decyzyjnych. Ja wtedy w ogóle o tym nie miałem w ogóle o tym pojęcia, tak? I dlaczego o tym mówię i dlaczego z mojej perspektywy was to powinno zainteresować? No bo większość z was, jeżeli nie realizowała jeszcze takich projektów albo nie udzielała się w żaden sposób przy żadnym z projektów, nie pracowała w żadnej firmie, no to tej wiedzy ma prawo nie posiadać, tak? No i teraz wracając do tej historii, kiedy pracodawca wymaga od młodej osoby jakiegokolwiek doświadczenia, to nie wymaga, nie wymaga tego doświadczenia specjalistycznego, bo nikt z was w czasie roku nie będzie specjalistą, tak? Ja się zajmuję marketingiem od 5 lat, a do specjalisty mi jest mega daleko, tak? Więc ja w ogóle się bronię
przed sformułowaniem, że ja osiągnę jakiś pułap zawodowy. Ja to traktuję do tej pory jako przygodę i wy powinniście na początku traktować to jako przygodę, która będzie realizować pewne wasze ciekawostki i wyobrażenia, bo pozwoli wam się zmierzyć w czymś w rzeczywistości. Tak? To, co jest w książkach, to w książkach. Jeżeli realizujemy własny projekt, no to możemy po prostu to sprawdzić, jak to wygląda dalej. Tak? No ale w przypadku nie każdy ma chęć, nie każdy ma pomysł na jakiś projekt, z którym może się zmierzyć. I ja to najbardziej rozumiem. Większość ludzi tak nie wie, tak? Ale na studiach praktycznie przy każdej uczelni działa organizacja studencka i długo się zastanawiałem w ogóle nad tym punktem, ale organizacja studencka w moim przypadku oddziaływuje do tej pory tak mocno, że warto o tym wspomnieć, że jest takie miejsce i warto się do niej stosować. To, co jest najpiękniejsze w organizacji studenckiej, to to, że wy tam możecie przyjść. Tam jest już zazwyczaj gotowa struktura, z którą możecie pracować i możecie się uczyć na błędach. Tak? I teraz z perspektywy waszego rozwoju zawodowego, z perspektywy przyszłej pracy, czy zakładania własnego biznesu, możecie dzięki temu doświadczeniu minimalizować pewne błędy, porażki, one zawsze będą się pojawiać, tak? Ale świadomość pewnych procesów, jak coś działa, tak? Ja zawsze lubię podawać przykład zlecenia plakatów do drukarni, tak? Na początku zawsze myślałem, że to jest, mam plik, wysyłam do drukarni i gotowe, tak? I na drugi dzień to odebrać, tak? A to się okazuje, że to jest jakaś wymagana specyfikacja, to trwa, ten proces taki, trzeba wybrać papier, muszą być kolory takie. Osoba, która nie miała styczności z jakimkolwiek procesem, no to nie ma tej świadomości, tak? I o tym zdobywaniu tego doświadczenia nie chodzi o to, żeby być od razu specjalistami, tylko o to, żeby tą metodą małych kroczków, jak Bartosz tutaj wspomniał, że realizują takie projekty, gdzie krok po kroku jest coś wprowadzane, podobnie wygląda ta przygoda waszego zdobywania doświadczenia, tak? No bo umówmy się, 23-latek, który jest specjalistą, to zazwyczaj to jest albo jakaś ściema, albo ktoś nie miał na niego tytułu i po prostu ktoś wkleił, że został specjalistą. Więc warto o tej organizacji studenckiej pamiętać, jeżeli dotrzecie na studia. No bo z drugiej strony także macie do czynienia z osobami, które przyszły do tej organizacji studenckiej i dzielą mniej więcej tą samą pasję, co wy. Mają chęć zrobienia czegoś więcej, a to otoczenie się tymi ludźmi jest bardzo istotne. Zaraz też opowiem trochę więcej, jak to wyglądało i dlaczego to jest takie istotne, a w sumie najważniejsze. Więc pamiętajcie o tym, żeby nie bać się próbować własnych, znaczy nie szukać tego miejsca, gdzie wy możecie coś wypróbować, bo możecie to wypróbować na wielu płaszczyznach. No i pamiętajcie, że jest wiele miejsc, gdzie takie coś możecie sprawdzić. Jeżeli nie macie na przykład organizacji studenckiej, to na pewno są jakieś koła naukowe przy szkołach, gdzie wystarczy się często zgłosić, zaoferować swój czas, bo tak naprawdę w organizacji studenckiej nikt wam nie zapłaci za waszą pracę, ale wy w zamian za to, że możecie zdarzyć się z pewnymi procesami, płacicie swoim czasem i waszą energią, tak? A ten czas i wasza energia to jest maksyma jakiegokolwiek rozwoju. I tutaj zapomniałem wspomnieć na początku, że jeżeli mielibyście wynieść jedną rzecz z dzisiejszego spotkania, to praca, praca, ciężka praca. Bez pracy niestety nikt się nie da za was nic nie zrobi i warto o tym zapamiętać, że nie ma rozwiązań, które same się dzisiaj robią. Tak? Teraz przechodząc, dlaczego wspomniałem o tym otoczeniu w organizacji studenckiej, tak? Bo z mojej perspektywy w dzisiejszym świecie, zwłaszcza w takim świecie, gdzie my mamy świat online, te dostępy między państwami, między miastami są bardzo skrócone, tak? Ja Bartosza dzisiaj widzę pierwszy raz na oczy tak naprawdę, a komunikujemy się już od dłuższego czasu i myślę, że nasza relacja przebiega całkiem sprawnie i mimo nam się rozmawia, to właśnie są te relacje, tak? W dzisiejszym świecie, zwłaszcza w takim trochę doroślejszym życiu, bez relacji bardzo ciężko się dzisiaj odnaleźć, tak? Relacje, proszę tego nie mylić z kolesiostwem, bo to jest całkiem coś innego. Relacje, które wy będziecie budować, o które będziecie zabiegać, mogą wam pomóc w tej właśnie ścieżce, tak? Jeżeli zastanawiałem się w ogóle, jak o tych relacjach opowiedzieć, wpadłem na cytat, przepraszam, Seta Godina
Sercowin to jest w ogóle taki guru marketingu, autor kilkunastu bestsellerowych książek, na którego patrzy cały świat dzisiaj marketingu. On prowadzi głównie teraz bloga, gdzie dzieli się swoimi przemyśleniami, to jest już starszy pan, ale on kiedyś powiedział właśnie takie zdanie, że ludzie nie kupują dóbr i marek, ludzie dzisiaj kupują relacje. I tak jest. Zwłaszcza, że w kontekście relacji często nam się wyobraża, że tu chodzi o przyjaźń, tak, ja nikogo nie znam. No umówmy się, nie jesteśmy dzisiaj w stanie z każdym zbudować prawdziwej przyjaźni, ale to też nie o to chodzi, żeby ją budować. Możemy budować coś, co Paweł Tkaczyk, kolejna osobistość marketingu, nazywa płytkimi relacjami, tak? Czyli wystarczy czasami płytka relacja typu pogratulowanie pewnego sukcesu, czy zadanie nawet pytania, prostego pytania o sobie, które my na przykład uznajemy za wzór, po to, żeby się gdzieś do tej podświadomości przebić, że hej, jest taki Marek i on pogratulował, tak? I teraz, jeżeli my wykonamy pewną serię takich płytkich relacji, no to w końcu dojdzie do tego, że osoba, do której my się próbujemy dobić, pomyśli sobie, kurczę, ona od dłuższego czasu próbuje coś mi powiedzieć, próbuje się ze mną skontaktować, jest obecna, tak? Więc z jednej strony pokazuje to, że jest zaangażowana w dany temat. To nie było jakieś chwilowe, czy to nie wynikało z jakichś konkretnych powodów, tylko jej rzeczywiście na tym zależy, tak? I zastanawiałem się, w jaki sposób mam najlepiej zobrazować, czy te relacje faktycznie działają. Postarałem się znaleźć historię z mojego doświadczenia, które rzeczywiście pokazują, że te relacje działają i naprawdę niewiele potrzeba, żeby poznać, nie chcę powiedzieć i ryzykować, że Roberta Lewandowskiego, ale osoby, które są dla Was na jakimś etapie wzorem. Tak? Przygotowałem dla Was dwie historie osób, które poznałem właśnie przez budowanie takich płytkich relacji, a które przerodziły się dzisiaj w przyjaźń. Co ciekawe, te znajomości są z osobami, które ja do tej pory uznaję jako pewien wzór i to, że mogę się z nimi otaczać, stanowi dla mnie pewnego rodzaju motywację. Więc warto pamiętać o tym, że te relacje są ważne, jak nie najważniejsze. I to warto to naprawdę zapamiętać, bo to naprawdę działa. Tak? No i teraz dochodzimy do momentu, że no okej, tak, mamy relacje, trzeba budować, coś trzeba się odezwać. Moja dziewczyna zawsze mi opowiada, że Mateusz, ale wiesz, ty masz taki fajny dryg, bo ty się nikogo nie boisz, tak? No i rzeczywiście tak jest, że ja zwłaszcza w sieci nie mam w ogóle obaw do tego, żeby do kogoś napisać. Jeżeli ja miałbym dzisiaj możliwość i świadomość tego, że Bill Gates odczyta moją wiadomość, to gwarantuję Wam, że rzuciłbym to wszystko i już do niego pisał mail. Informacja dla Was jest taka, że często te osoby, które my uznajemy, czy wydaje nam się, że one są niedostępne, to one tak naprawdę cieszą się z tego, że my do nich napiszemy, tak? Większość z tych osób w ogóle otwarcie mówi, że proszę do mnie napisać wiadomość, tak? Ja chętnie odpowiem na Wasze pytania. I dwie historie, które Wam za chwilę, o których Wam za chwilę opowiem, są dowodem na to, że faktycznie tak jest. Na każdym praktycznie szczeblu eksperckości. Tak? No i spokojnie, tak? Bo ja nikogo nie znam. Ja też nikogo nie znałem. Wierzcie mi, że ja w wieku 19 lat czy 18 lat, kiedy marketing sprowadzałem do dziwnej reklamy w telewizji, która mi sprzedaje pół do mycia naczyń, którego ja nie chcę, ja nikogo nie znałem. Ja tak naprawdę z tą branżą w ogóle nie trzymałem kontaktu, w ogóle się nimi interesowałem, nie wiedziałem kto, co, dlaczego. Tak naprawdę miałem błędne wyobrażenia o marketingu, a mimo to udało się to naprawić, udało się przebić, tak? No i pierwszą historią, którą dla Was przygotowałem i dla mnie to jest w ogóle kit, bo Łukasz Żelezny jest z Anglii, jest Polakiem, jest z Anglii. Łukasz Żelezny zajmuje się marketingiem od strony pozycjonowania, pracuje w jednej z największych agencji w Londynie. W 2015 roku w ogóle został uznany za jednego z 10 najbardziej wpływowych influencerów w całej Wielkiej Brytanii. Więc wydaje się, że to jest osobistość, która na sam początek budowania czegokolwiek jest dla nas niedostępna. Tak? Łukasz Żelezny występuje na wszystkich największych konferencjach, nie w Polsce, tylko na świecie. On raz w tygodniu gdzieś leci, zwiedza cały świat, jest zapraszany na największe konferencje do największych marek, wspiera kreatywnie i od strony pozycjonowania największe brandy, które dzisiaj znamy. No i
wydawać się mogło na początku, mi się też tak wydawało, tak? Że to jest gość, który w ogóle na nic nie ma czasu, tam na pewno jest sekretariat, na pewno, żeby się do niego dostać, to trzeba tylko przejść nie wiadomo iloma telefonami, a najlepiej jeszcze poprosić jego znajomego, żeby w ogóle poprosił go, żeby on odczytał cokolwiek, tak? No i historia sprowadza się do tego, że ja będąc w organizacji studenckiej, bo ja o tym nie wspomniałem, że w organizacji studenckiej spędziłem 2 lata, będąc w organizacji studenckiej przy okazji organizowania festiwalu WOS, to jest takie wydarzenie skoncentrowane dookoła biznesu, które też ma za zadanie zaszczepić taki pierwiastek przedsiębiorczości, postanowiłem, że kurczę, no, mam okazję, mam organizację studencką za sobą, czyli pewną markę, która za mną stoi, mam konkretne wydarzenie, które w skali Polski jest w pewien sposób unikalne, a to już wie, co mi zaszkodzi, żeby tego Łukasza do nas zaprosić, tak? Najwyżej mi odpisze, że nie, ale ja już będę miał do niego kontakt, tak? Bo to też jest ważne, że jeżeli my już wywiązujemy jakiś kontakt, to warto o ten kontakt potem dbać w kontekście budowania ewentualnych relacji, tak? No i ja do Łukasza Żeleznego napisałem akurat na Twitterze, bo on akurat na Twitterze jest najbardziej aktywny, a wszyscy wiemy, że na Twitterze jest 140 znaków, więc przekazać tam zaproszenie na konferencję i jeszcze wkleić tam 5 razy błagam, przyjęcie jest bardzo ciężko. Więc ja po prostu stwierdziłem, że okej, mamy Twittera, krótką formę, napisałem po prostu tutaj Łukasz. 20 marca, festiwal Głos Wrocław, tak? 15 minut mija, dostaję maila od Łukasza, znaczy informacje na Twitterze, żebym przesłał więcej informacji na maila. W ciągu godziny wywiązała się między nami relacja, zadzwoniliśmy się, Łukasz Żelezny przyleciał do Wrocławia. Mało tego, doszło do tego, że ja z Łukaszem spędziłem cały dzień we Wrocławiu, pokazując mu miasto. No i nie byłoby to o tyle istotne, bo on przyjechał na konkretne wydarzenie, z racji, że zwiedza dużo świata, on jest zawsze ciekawy różnych miejsc, a we Wrocławiu mamy Sky Tower, którego jeszcze nie widział, teoretycznie najwyższy budynek w Polsce, zresztą praktycznie najwyższy budynek w Polsce też nie wygląda. Ta relacja pociągnęła się dalej, tak? Jeżeli on by tylko przyjechał na wydarzenie, pojechał, to okej, to ciężko by mówić o jakiejkolwiek relacji, tak? Ale ja z Łukaszem Żeleznym mam do tej pory kontakt, mało tego, wspólnie zaczęliśmy siebie w pewien sposób wspierać. Łukasz Żelazny prowadzi także bloga, gdzie doszło do tego, że Łukasz Żelazny akurat 2 dni temu poprosił mnie, żebym ja napisał dla niego gościnny artykuł, tak? W listopadzie w Wrocławiu organizuję konferencję, więc ja zapraszam siłą rzeczy Łukasza tak, żebyśmy ten kontakt mieli cały czas, tak? I miesiąc temu byliśmy razem na konferencji w Gdańsku, gdzie od razu żeśmy zrobili sobie materiał Facebook Live, więc ta relacja z gościem, który jest jednym z 10 najlepszych profesorów w Polsce z taką szarą miszką jak ja, no, nikt by w to nie uwierzył, tak? A mimo to pozornie prosty kontakt przerodził się w relację, gdzie on jest, będąc osobą, która jest dla mnie pewnego rodzaju wzorem, ja się, dając mi możliwość, że ja się mogę otaczać w ogóle w jego towarzystwie, obserwować, jak on sobie radzi z pewnymi problemami, no to daje mi mega kopę, tak? I teraz ja, obcując z takimi ludźmi, mogę wciąż podnosić pewne cele, tak? Bo ja automatycznie aspirujemy do tego, żeby stać się tymi, z którymi obcujemy, tak? Dlatego ważne jest to, żeby obcować z lepszymi od siebie, bo bycie najgorszym wśród najlepszych to nie jest żadna hańba, tak? Więc Łukasz Żelazny to jest pierwsza historia. Drugą historią akurat jest Michał Sadowski, a akurat ta historia ma... Michał Sadowski, ktoś kojarzy Michała Sadowskiego? Kojarzy, tak? I akurat ta historia nie ma wspólnego nic z moją pracą, w sensie Michał Sadowski jest prezesem PR24, aczkolwiek ta historia akurat nie jest w kontekście naszej pracy. Michał Sadowski w ogóle jest jedną z teraz najbardziej rozpoznawalnych twarzy w internecie, jest spełnionym przedsiębiorcą, tatą 2 córek, prowadzi bardzo aktywne życie na Facebooku, obserwujemy kilkadziesiąt tysięcy osób, jest bardzo wpływową osobistością. Tak? No i teraz znowu wracamy do punktu mojej organizacji studenckiej. Zapamiętajcie, że ta organizacja studencka to rzeczywiście no, potrafi wiele. Tak? I znowu, mamy festiwal WOS, rok później zapraszamy kolejnych gości, mówię, kurde, udało się z Łukaszem Żeleznym, ale Michał Sadowski to będzie sztos, tak? Jeżeli go ściągniemy, tym bardziej, że on jest z Wrocławia, więc zaangażuje jeszcze lokalną społeczność, no to będzie coś wspaniałego, tak? Z Michałem Sadowskim jest też taka historia, że on już wcześniej pojawił się gdzieś w mojej świadomości jako pewien wzór, z którego poglądami ja się w ogóle zgadzam odnośnie marketingu i odnośnie budowania jakiegokolwiek biznesu.
Więc dla mnie to była podwójna motywacja, żeby mu się udało. No i podobnie, sytuacja ta sama, Michał Sadowski, mega zapracowany człowiek, wszystkie najlepsze konferencje, festiwal, na którego przychodzi 100 osób, no nie jest jakąś taką ciekawą propozycją, tym bardziej żeglingiem, że doszła do takiej sytuacji, że powiedział hej, hej, kolego, zwolnij trochę, bo ja nie mam czasu. Pokazuje to, że takie osoby, które wydają nam się, że są takim polskim, nie chcę porównać do Steve'a Jobsa, ale osobami, które w ogóle nie są w naszym zasięgu, okazuje się, że one tak naprawdę dla nas będą miały najwięcej czasu i one mogą dać nam największą wartość. Dobra, jak za 4 dostają się za drugim razem i to nie jest żadna tajemnica. To budowanie relacji z Michałem Sadowskim od 2015 roku tak naprawdę sprawiło, że ja do tego Brand 24 nie rekrutowałem się sam, tylko zostałem zaproszony przez Michała Sadowskiego, że po prostu Mateusz, znamy się, wiem co potrafisz, mamy miejsce, ja siedząc w starej pracy, gdzie zajmowałem się e-commerce'em, po prostu w tego samego dnia napisałem wypowiedzenie i przez 2 tygodnie latałem z gołębiami po wszystkich klubach w Wrocławiu, bo dalej nie wierzyłem, że coś takiego się wydarzyło. Tak? I potem rozmawiając z Michałem, dochodzi do tego, że dostaję prostą informację, tak? Że te płytkie relacje, które myśmy do tej pory stwarzali, bo myśmy się nigdy nie spotkali, znaczy spotkaliśmy chyba 2 razy tak oczy, w sensie, ale nie rozmawialiśmy, tylko przybyliśmy piątkę. Te płaskie relacje zaprocentowały tym, że Michał w swojej świadomości miał coś takiego, że jest ktoś taki jak ja i wiedział mniej więcej, na co mnie stać. Tak? Jeżeli ta relacja budowana była przez 2 lata, czyli dość długo, męczyłem go po prostu, nie wiem, czy mogę używać niezrozumiałych słów, ale męczyłem mu zadę, no to po prostu zapoczątkowało tym, że on nie musiał szukać gdzieś dalej, tylko mógł powiedzieć, hej Mateusz, jesteś gotowy, tak, znamy się, wiemy na co ci stać, mamy do ciebie miejsce i będzie mega, jeśli będziesz mówić, tak? I w kontekście tej historii chciałem wam pokazać, że nigdy nie wiadomo, do czego ta relacja może pociągnąć. Zwłaszcza jeżeli my staramy się budować te relacje z osobami, które dla nas są pewnymi wzorcami. Tak? No i teraz wylądowałem w tym Brand 24. Firma, która rośnie z miesiąca na miesiąc. Nie będzie o monitoringu, wartość na stresu się. Chciałem wam powiedzieć o tym, jak wygląda praca względem tego, jak wygląda ta praca oczami czasami osób trzecich. Ja mam masę znajomych, którzy kojarzą Brand 24 jedynie do śmiesznych filmików, bo my rzeczywiście tych filmów produkujemy wiele. Ale chciałem wam opowiedzieć o pracy takiej czysto wewnątrz firmowej, jak wygląda mój dzień, z czym my się zderzamy i zwrócić uwagę na pewne elementy, jeżeli wy traficie do miejsca, które będzie dla was takim polskim Google, tak? Bo 2 lata temu wszyscy żeśmy się zachwycali, że w Google są hamaki, jest masa telewizorów, są konsole, tak? I tam na pewno wszyscy siedzą i tylko grają w PlayStation, a dziewczyny chodzą na solarium czy do sauny, tak? I chciałbym właśnie pokazać to, że to, co widać tak jak z zewnątrz, to warto pamiętać też po tej drugiej stronie. Tak? I teraz miejmy nadzieję, że działa w filmie. Nie wiem, jak można włączyć. Czy to w ogóle można włączyć? Chyba z PDF-a raczej nie ruszy. Chyba to nie można włączyć. No trudno. Pomijamy po prostu element wam źródeł. Nie, no tak grać to będzie ciężko, bo byliśmy tam, bawiliśmy się. Ja tylko się napiję. No to nie bać. Nie. No i nie widzieliśmy filmiku, ale ten filmik ogólnie był, ten się zawsze wywoływał trochę reakcji śmiesznych, ponieważ nagraliśmy taki epizod, gdzie witamy z 1000 klienta. Bodajże 3 miesiące temu przekroczyliśmy pewien kamień milowy 1000 klienta, prezentujemy się 2000 klienta i nagraliśmy filmik, jak my się z tego 1000 klienta cieszymy. No jeżeli będziecie pamiętać, to możecie zobaczyć to w domu, to jest dostępne na YouTube. Ten filmik jest u mnie
umieszczany po każdej płatności każdego klienta. Dodatkowo jest obudowany marketingowo, bo jest spersonalizowany, czyli użytkownik widzi swój adres mailowy, że my faktycznie cieszymy się z jego zakupu konta. No i ogólnie jest zabawa, jest trochę śmiesznie. Jak na polskie warunki jest to dość nietypowe. Nie wiem, czy ktoś kojarzy Dollar Shave Club. Nie, jest taka firma, która zasłynęła właśnie klipami promującymi, bo marka zajmuje się dostarczaniem maszynek do golenia. Strasznie lubię temat, zwłaszcza, że mamy Gillette i Lewandowskiego, który ciągle jest obrony. Więc bardzo ciężko się przebić, a bardzo ciężko jest coś zaproponować. No i zasłynęli po prostu taką parodią prezentacji swoich maszynek. No i my coś w ten deseń zrobić, tak? No i jeżeli mamy taki obrazek firmy, która zaczyna się bawić, zaczyna latać po całym biurze, latają balony, latają fajerwerki i ogólnie w biurze jest popłoch i nie ma nic, na środku stała zresztą wanna, no to ciężko nam mówić o jakiejś pracy i przekonywać kogoś, że tam jest techniczna praca i że warto pracować, tak? No i takim elementem, na który szczególnie warto zwrócić uwagę w kontekście jakimkolwiek, w ogóle w jakimkolwiek miejscu, to jest kultura pracy. No bo w ogóle podkreślenie słowa praca jest tutaj kluczowe, bo kulturę zasady ma, ale kulturę pracy już nie każdy, tak? Więc u nas ten dzień zaczyna się od tego, że przychodzimy, zaczynamy zazwyczaj od jakichś różnych pogaduszek czy docinek w stylu, ale masz fryzurę, czy tam się nie dogoliłeś. No ja nie byłem u fryzjera już dość długo, więc ze mnie jest chyba największa polewka. Ale w trakcie dnia chodzimy na ping-ponga, chodzimy na barką, pracujemy sobie z tarasu. Na pozór wygląda to jak praca marzenia, każdy mógłby to robić, bo tylko siedzimy i nic nie robimy, tak? Ale dzięki temu, że otaczamy i mamy osoby, które kulturę pracy mają na tyle wykształconą, że wiedzą o tym, że nawet jak przesiedzą 2 godziny na ping-pongu, to będą to same z siebie i nie trzeba mówić, zostaną te 2 godziny pracy w domu dłużej, ale jak nie zostaną, to wrócą do domu i nadrobią te 2 godziny. Pracy daje ogromny komfort, jeżeli pracujemy w większym zespole, tak? No bo ta kultura pracy jest głównie ważna z kilku powodów. Pierwszym powodem jest to, że jeżeli mamy zespół, który się składa z kilku osób, zazwyczaj jest jakiś projekt menadżer, który to wszystko spina i nagle 2 osoby z zespołu wychodzą co godzinę na ping-ponga, no to niełatwo odnieść nam wrażenie, że te osoby robią chyba trochę mniej niż my. Tak, to jest bardzo demotywujące dla całego zespołu. W książkach i w teorii jest bardzo dużo o tym opisane. No, ale właśnie dzięki tej kulturze pracy, świadomości tej kultury pracy drugiej osoby, my możemy w pewien sposób omijać jakby właśnie to przeświadczenie, że ktoś chodzi na godzinę na ping-pongu. Tak? Ja chyba gram najwięcej w ping-ponga, teraz już grałem tenisa bardzo długo i nieskromnie zacząłem, że jestem jednym z lepszych. Ale pozwala mi to na przykład, w sensie nigdy nie spotkałem się z taką krytyką, że ej Mateusz, za długo pracujesz, wróć do stołu, bo wszyscy 2 godziny pracujemy, bo wszyscy mamy świadomość, że osoba, która siedzi obok nas, to tak samo zapieprza jak my, tak? To oprócz tego śmiesznego rysunku, który widać, że lata wanna i wyskakuje ktoś w przebraniu w kostiumie dinozaura, to tam jest krew, pot i łzy, a często jestem święcie przekonany, pracując już w kilku miejscach, czy współpracując z agencjami, że jest tytaniczna praca względem tego, co się dzieje w większości korporacji. Tak? Zwłaszcza w firmie, która zmienia się w bardzo dynamicznym środowisku, bo my jesteśmy w stanie dzisiaj sprzedawać produkt w ten sposób, a jutro wprowadzamy pewne zmiany i produkt sprzedajemy w całkowicie inny sposób. Tak? Więc my się zderzamy codziennie z wieloma zadaniami, z wieloma wyzwaniami, które nie zawsze są zależne od nas, a musimy w jakiś sposób dopasować, tak? Więc ten zakres 8-godzinnej pracy i 4 godzin na ping-ponga, przesadzam z 7 godzinami, ale z godzina, 2 godziny odpadają na tego typu rozgrywki, nie oznacza tego, że my po prostu jesteśmy nimi, tak? Ta kultura pracy wspomaga nas o tyle, że my jesteśmy w stanie realizować w bardzo krótkim czasie dość duże i obszerne projekty. Dzięki temu, że udało się w firmie zgromadzić, które bardzo służą do osoby, które mają
pełne zaangażowanie w to, co robią, bo to, co jest ważne, skupiamy osoby, które wierzą w to, co robią. Tak? W sensie, jak ja zacząłem prezentację mówić, że to jest praca moich marzeń, to ja się z tym identyfikuję i jestem w stanie gotów walczyć wręcz na miecze, jeżeli ktoś mi powie, że tak nie jest. Tak? Więc ta tytaniczna praca, jeszcze raz podkreślę, tytaniczna praca determinuje to, gdzie będziecie za rok, gdzie będziecie za 2 lata, a być może gdzie będziecie za 3 miesiące. Tak? Ten proces wcale nie musi być rozległy w czasie i nasze cele, strategie nie muszą opiewać na kolejne 10 lat. Więc warto o tym pamiętać, że praca, praca, praca. To, jak sobie organizujecie, zależy od tego, gdzie będziecie jutro. A jeszcze taka anegdotka jest, że z racji tych dużej zmienności, dużej dynamiki zadań, no to siłą rzeczy dużo rzeczy jest skończonych, czyli po każdym projekcie, czy po każdej rzeczy zrobionej jest pewnego rodzaju radość, tak? I teraz u nas nie ma tak, że wstajemy, kurde, zrobiliśmy super projekt, oddaliśmy go, no to teraz mamy przez tydzień lapę, tylko my wstajemy z nastawieniem, zrobiliśmy wczoraj zajebisty projekt, dzisiaj wstaniemy, zrobimy jeszcze lepszy, tak? Więc to samo napędzające się koło wynikające właśnie z tej kultury pracy daje nam możliwość po prostu takiego szybkiego rozwoju i warto o tym pamiętać, żeby sobie w ogóle wykształcić pewne nawyki i nie żyć tylko tym, że kurczę, za godzinę będę na tym pomógł, tak? To ma być dodatek do tej technicznej bazy pracy, tak? No i często jest tak, że w firmach lotujemy na jakimś stanowisku, jesteśmy przydzieleni do określonych zadań, ma dziewczynę, która pracuje w banku i ona siedzi po prostu na stołku przez 8 godzin, ma na wszystko skrypty, zero kreatywności, jak i pomysł, tak? Więc ją to bardzo demotywuje, a w strukturze, w której działa na przykład Kręt 24, czyli dość płaskiej, dość transparentnej, jest bardzo szeroki zakres i możliwości na rozwój. Pomimo, że ja wspomniałem o tych trzech obszarach, w których się obecnie poruszam, nie ma problemu, żebym ja realizował na przykład czwarty, na który mam pomysł i na przykład to moje wyobrażenie na coś, z którym chcę się zmierzyć, sprawdzić na żywym organizmie i akurat po mojemu zadowoleniu na tak dużej firmie. Tak? Więc możliwości rozwoju w nowoczesnych firmach, w nowoczesnych strukturach zarządzania, gdzie każdy tak naprawdę ma wpływ na wszystko, bo my nie jesteśmy przypisani do danego kanału na Slacku, czy mamy dostęp do ograniczonych plików, tylko mamy dostęp do całej struktury, a każdy z naszych pracowników, każdy z członków firmy ma wpływ na wszystko. Tak? My podejmujemy decyzje, często siedząc na przykład z Michałem czy z Piotrem, i debatując z nimi na to, jaka ma być cena, dlaczego, co ją powinno kształtować. I to nam daje takie poczucie, że to, co my, nad czym my potem pracujemy, no to mieliśmy na to pewien wkład. No i to jest ważne, żeby mieć świadomość tego, że coś takiego jest możliwe i starać się rozpychać, nawet jeżeli wylądujecie w takim banku, starać się rozpychać po różnych obszarach, tak? Bo nigdy nie wiadomo, gdzie będziecie za rok, ale jeżeli docelowo trafiliście do banku i wiecie, że w tym banku nie będziecie całe życie, no to warto liznąć chociażby jakiś dodatkowy obszar, tak? Więc warto o ten rozwój cały czas dbać, również z tego względu, że nie jest powiedziane, że ja na przykład będę trenił całe życie, bo coś się może wydarzyć, tak? Tak samo wy nie wiecie, co się wydarzy za 10 lat, być może wasze pasje się znowu zmienią. I moja historia na tym pokazuje, że jak tak 5 lat temu chciałem być trenerem, naprawdę chciałem być trenerem tenisa ziemnego, no i się nagle przestawiło, tak? I nagle 10 lat gry zawodniczej poszło w piach, studia poszły w piach, tak naprawdę nie mają teraz dla mnie żadnego znaczenia. Przynajmniej na pozór tak się wydaje, że nie mają żadnego znaczenia. I to, że ja sobie zrobię jakiś projekt, to, że wy zrobicie jakiś projekt, nigdy nie wiecie, kiedy wam się to może przydać. Tak? Więc ten rozwój, nawet jeżeli jesteście w firmie waszych marzeń, warto w niego zabiegać. Tak? Bo ja dzisiaj nie potrzebuję pisać bloga, czy tworzyć swojej prasówki o drugiej w nocy, którą przeczyta powiedzmy 500 osób, no bo nie mam takiego obowiązku. Tak? Ale jak wciąż starajmy się dotykać jakichś nowych sfer, starajmy się szukać jakichś punktów, które mogą się nam przydać, czy nas w jakiś sposób ciekawą i inspirują. Tak?
więc warto, warto o tym pamiętać. No i takim największym tym motywatorem to jest właśnie Michał Sadowski na konferencji InfoShare, to jest taka konferencja, która dotyczy technologii i marketingu, to jest w ogóle chyba największa konferencja w tej części Europy, na którą zjeżdżają się setki osób, są zapraszani goście z całego świata. I największym motywatorem jest, kiedy wychodzi prezes firmy i pokazuje slajd przed setką, przed setkami ludzi, który tutaj gdzieś po urywek, tak? Zdjęcie z naszej integracji, który pokazuje slajd i mówi, że nie będzie łatwo, ale będzie warto, tak? I teraz ta kultura pracy, te nawyki, to zaangażowanie członków zespołu, my w to wierzymy, tak? My ciężko pracujemy na to, co dzisiaj mamy i gdzie dzisiaj jesteśmy. I takie impulsy, których jest bardzo sporo, dają nam potężnego kocha, tak? Więc warto też pamiętać, żeby o tą motywację także dbać. No, ku mojemu szczęściu dbałem świetnie Michał, więc coś takiego jest super, tak? Pojawił się też temat integracji, to też jest ważne, żeby poznawać osoby, z którymi do dzisiaj pracujemy, tak? Jeżeli macie swoją grupę projektową, warto z nimi wyjść na piwo, porozmawiać, poznać znajomości, dobrać się, bo to nam pomoże lepiej zrozumieć jej potrzeby, lepiej, a to z pewnością przełoży się na projekt. No i teraz ta część, która finalizowała jest najciekawsza, bo możecie to sprawdzić potem w domu, czyli jak to wszystko pogodzić, o czym ja tutaj powiedziałem i to wszystko sprowadzić do tak naprawdę kilku ważnych rzeczy. Pierwszym takim elementem jest organizacja pracy własnej, tak? I teraz to znowu powtórzę, że to praca i kultura pracy, wyrabianie pewnych praktyków bierze się z jej organizacji, tak? Nikt na początku nigdy nie wiedział, w sensie ja jak planowałem pierwszy swój projekt, to ja na pierwszego dnia zaplanowałem sobie 100 rzeczy, z czego zrealizowałem 2 rzeczy, tak? Potem zaplanowałem kolejne 50 i widok tych 150 rzeczy zaplanowanych w 2 dni tak mnie jarał, że ja nic nie robiłem, tak? Więc im szybciej my się nauczymy organizować pracę własną, ta organizacja pracy będzie wynikać z tego, że my rzeczywiście mieliśmy styk z pewnymi schematami, mieliśmy styczność z pewnymi procesami, mamy świadomość, że dany proces może zająć tyle i tyle czasu. Ja co nie sam. Więc ta organizacja pracy w przyszłości bardzo Wam się przyda, bo pozwoli Wam tak naprawdę realizować skutecznie Wasze cele. Tak? Jeżeli w ogóle warto sobie zacząć wyznaczać jakiekolwiek cele, a potem podchodzić do organizacji pracy w kontekście wyznaczonych celów. Tak? I teraz jeżeli Wy startujecie z poziomu, kiedy ja byłem 5 lat temu i nie miałem jakiejkolwiek świadomości o czymkolwiek, no to spotkacie się z tym, że wrzucicie 100 zadań jednego dnia, nie zrobicie nic, ale Was będzie jarało to, że macie 100 zadań i będziecie mogli wysłać screena, patrz jaka jestem zarobiona, patrz jaki jestem zarobiony, a tak naprawdę w żaden sposób nie przełoży się to na efektywną pracę, tak? A efektywna praca to nie jest taka praca, gdzie my narzucamy sobie 100 zadań, żebyśmy mogli się pochwalić, tylko to jest efektywna praca to jest taka, która przynosi na koniec dnia określony efekt, tak? I niekiedy okazuje się, że na dany dzień mamy zaplanowane jedno zadanie, tak? No i teraz jeżeli komuś opowiadamy, że mam jedno zadanie, no to ktoś sobie ma prawo pomyśleć, że kurczę, no co ty jedno zadanie robisz, strasznie mało, tak? Ale potem dochodzi do pewnego momentu, gdzie zaczyna mieć pewną świadomość pewnych procesów, pewnych rozwiązań, że on też ląduje z tym jednym zadaniem i jeszcze go nie kończy, tak? Bo nie chodzi o to, żeby robić 100 rzeczy na raz, tylko żeby umieć sobie zorganizować pracę w taki sposób, rozbić to na takie pojedyncze elementy, żeby połączone je, kiedy je połączymy i je skończymy, na końcu otrzymamy pewien owoc, tak? No i ta organizacja pracy jest taką determinantą w ogóle osiągania czegokolwiek i przeskakiwania pewnych poziomów. No i z mojego podwórka, jeżeli mówimy o organizacji pracy, narzędzi ogólnie do organizacji pracy jest bardzo dużo. Tutaj warto też wspomniał o Wunderlist. Wunderlist jest z mojego doświadczenia dobry, jeżeli planujemy
małe projekty w bardzo krótkim czasie. Wynika to tylko z tego względu, że Wunderlist, poprawnie, jeżeli się mylę, pozwala na planowanie 3 dni w przód. Wprost. To jest tyle ważne, że będziemy używali tych narzędzi przy naszym projekcie i następne szkolenie, które będziemy mieli, będzie dotyczyło zarządzania projektami, czyli także pracą zespołu. Chciałbym, żebyście teraz byli szczególnie uważni, bo będziemy korzystali to, o czym mówiłem, czyli Wunderlist, czy Todoist. To był w ogóle na jeszcze pierwszym szkoleniu, może jedna osoba to pamięta, w pierwszym szkoleniu, gdzie rozmawialiśmy o organizacji pracy osobistej. I Wunderlist się przydaje, jeżeli chcę sobie ja zaplanować pracę, czy na przykład co mam do zrobienia, jeżeli chodzi o zakupy, jakie mam książki do przeczytania, i 4 rzeczy, które mam dzisiaj związane z uczelnią, i 5 rzeczy, które mam dzisiaj związane z służą, właśnie takie narzędzia. I tak będziemy podchodzili do projektu. A teraz wrócimy do jednego. Trochę się nie zgodzę z Bartoszem, że to się nadaje tylko do organizacji pracy osobistej. Być może korzystaliście, ale Todoist też udostępnił opcję zarządzania zespołem, gdzie możemy podzielić te zadania na konkretną strukturę, możemy przydzielić je odpowiednim członkom i jest cholernie ładne. Problemem, jeżeli rozmawiamy o Trello, czy ktoś korzystał kiedykolwiek z Trello? Tak, Trello działa na zasadzie tablic, gdzie możemy po prostu posegregować do konkretnych kategorii, przypiąć konkretną listę zadań. Możemy obserwować postęp w danym zadaniu, możemy ją przypisać do konkretnej osoby. Możemy tymi zadaniami między tablicami manewrować. Problemem z Trello jest to, że jest strasznie brzydki i komfort pracy z takim narzędziem, przynajmniej w moim odczuciu, jest strasznie trudny. Tak? Todoist pozwala... Zostańmy już przy tej organizacji pracy osobistej. Pozwala nam zorganizować takie czynności na pozór błahe, ale zapisanie ich i wdrożenie pewnych systemów powiadomień, czy przypomnień, czy inteligentnego w ogóle ustawiania, bo to jest możliwe na przykład ustawienie zadania, które będzie się zaczynało w każdy piątek każdego tygodnia albo na początku każdego miesiąca. My ustawiamy to raz i zapominamy i po prostu narzędzie samo nam przypomina i trąbi, że hej stary, dzisiaj miałeś wreszcie wyrzucić śmieci, które miałeś wyrzucić 2 tygodnie temu. Więc Todoist warto mieć z kilku względów, że pozwala wam w błyskawiczny sposób podglądać to, co macie dzisiaj do zrobienia, przesunąć te zadania, a dodatkowo jest wprowadzony element pewnej grywalizacji. Nie wiem, czy ktoś się spotkał z grywalizacją w marketingu? Nie, ogólnie element grywalizacji polega na tym, że jest wprowadzony pewien system punktowy, który daje nam taką dodatkową motywację, że my widzimy, że robimy pewne postępy. Tak? I teraz jeżeli my zrobimy jedno zadanie, które było określone priorytetem 3, to my na przykład dostajemy 5 punktów. Tak? No i system na podstawie naszego zachowania wylicza nam cele dzienne, że my na przykład dzisiaj powinniśmy zrealizować 20 punktów. Tak? No jeżeli my te 20 punktów zrealizujemy, wyskakuje wielkie powiadomienie, że super, wow, osiągnąłeś cel dzienny, my się czujemy spełnieni. No i to pomaga nam w wyrabianiu tych nawyków. Tak? Warto przy organizacji czasu, jeżeli jesteśmy przy narzędziach, wspomnieć to, że nie ma narzędzia, które zrobi coś za was. Na każde wasze narzędzie musicie na początku poświęcić czas, żeby po pierwsze je poznać. Jeżeli już je poznacie i zdecydujecie się, że chcecie z niego korzystać, bo was przekonało, to musicie je ustawić. Tak? Więc jeżeli teraz macie duży projekt, który składa się z wielu procesów, no to wy wiele procesów musicie tam wprowadzić, zautomatyzować i nie ma narzędzia, które zrobi to za was, więc znowu się pojawia niestety ta praca już na samym początku, nawet przy narzędziu, które ma nam pomóc w organizacji pracy. Tak? Ten pierwszy początkowy ruch powinien zależeć od nas i być od nas. Tych narzędzi oczywiście jest cała masa. Z mojej perspektywy te dwa sprawdzają się najlepiej. Tak, no teraz jeżeli jesteśmy w komunikacji, wspomniałem, że ta komunikacja jest bardzo ważna, zwłaszcza jeżeli mamy projekt, mamy wiele wątków do dyskusji, wymieniamy się plikami, warto to w jakiś sposób zorganizować, trzymać to w jednym miejscu. Był kiedyś taki komunikator IRC, nie wiem, czy ktoś pamięta. Był taki komunikator, no i dzisiaj są narzędzia, które wykorzystują mniej więcej ten sam model czasu, które rozwiązują problem komunikacji i poprawiają komunikację wewnątrz firmy. No i my w firmie u siebie korzystamy ze Slacka, ja prywatnie przy innych projektach korzystam także ze Slacka. Slack jest stworzony przede wszystkim przez ludzi, którzy zajmują się poprawą komunikacji wewnątrz firmy. Więc
rozwiązania, które oferuje i opcje, które oferuje, są optymalizowane pod tym, żeby ta wymiana i przepływ informacji był jak najbardziej przejrzysty i wygodny dla użytkownika. Na Slacku możecie tworzyć dedykowane kanały, przypisywać do nich konkretnych ludzi. To, co jest wielką zaletą Slacka, jest to, że posiada bardzo dobrą wyszukiwarkę. Czyli jeżeli wy rozmawialiście z kimś o czymś na przykład 2 lata temu, to na Slacku to znajdziecie bez problemu. Działa to lepiej niż wyszukiwarka Google, ja się śmieję. Więc Slack jest darmowym rozwiązaniem do praktycznie każdego rodzaju przedsiębiorstwa. Można być jakiś tam opcję premium, która się różni z jakichś tam gadżetów, które tak naprawdę nie są potrzebne. Możemy tworzyć wiele kanałów, powiadomień, wysyłać pliki, dzielić się zdjęciami, prowadzić wideo, rozmowy. Więc jak bardzo wspomniał, że będziecie mieli z tego szkolenia, czy będziecie wyobrażać, to warto się z tym narzędziem dzisiaj zapoznać, chociaż ono jest bardzo intuicyjne i bardzo proste. Tak? I przechodząc już powoli... Przechodząc już powoli do końca i gdybyście mieli zapamiętać nie jedną, a dwie rzeczy z dzisiejszego spotkania, to żeby otaczać się ludźmi lepszymi od siebie. Tak? I na to w perspektywie tego, co dzisiaj zostało powiedziane, możecie zabiegać o budowanie tych relacji, możecie dokonywać pewnego researchu informacji, szukać tych ludzi, dodawać ich gdzieś w mediach społecznościowych, pokazywać, że jesteście, że interesujecie się taką branżą. Być może zaczniecie robić coś lokalnie w organizacjach studenckich, rzeczy, które pozwolą wam na końcu tej drogi dotrzeć do tej drogi. Tak? Jeżeli zaczniecie się takimi osobami otaczać, to ta wasza droga z tej podgórki stanie się trochę lżejsza. Dalej będzie podgórki, ale przynajmniej nie będzie dziur, a otaczanie się najlepszymi to jest chyba największy komplement, bo bycie najdroższym wśród najlepszych to jest wielka przyjemność. No i drugą rzeczą, którą warto zapamiętać i celowo tutaj wspominałem o łączeniu tych kropek, które na pozór nie są ze sobą w żaden sposób powiązane, no bo ja studiowałem na WF-ie, że techniki informatyczne tak naprawdę niewiele ma to ze sobą wspólnego, ale dzisiaj z perspektywy czasu ja widzę, że to ma bardzo duże zależności, tak? Bo gdybym ja nie wylądował na WF-ie, nigdy bym nie trafił do organizacji studenckiej, do której de facto nie chciałem dojść, broniłem się rękoma i nogami, a dzisiaj za to dziękuję, że mogłem tam trafić, zrobić takie rzeczy, poznać ludzi, których dzisiaj spotkałem. To, że wybrałem techniką informatyczną, też mam bloga i mniej więcej umiem coś tam zrobić, więc de facto na pozór rzeczy, które nie są powiązane, naprawdę mają ogromną wartość i do tego będzie wtedy pamiętnicki krok, że kropki powinniśmy łączyć dopiero z perspektywy przyszłości, a nie z przyszłości, tak? Bo wtedy staramy się zaplanować pewne swoje działania, typu publikuję, nie wiem, 3 teksty branżowe w gazecie i to mi pozwoli osiągnąć coś tam. Zazwyczaj się to nie udaje, nie powinniśmy tego robić. Powinniśmy po prostu pracować i chcieć pracować, bo na końcu tej drogi zawsze jest sukces, zawsze jest wasza korzyść. Nie zawsze się uda, tak? Ale porażki i to, co wy będziecie robić, będą kształtować to, gdzie będziecie na przykład za rok. Tak? Bo za rok być może będziecie się śmiać z tego, że dzisiaj nie umiecie obsługiwać Power Editora, a być może większość z was pierwszy raz słyszy to zdanie, tak? Ale dzięki temu, że dzisiaj na przykład usłyszeliście takie zdanie, musicie do domu, będziecie mogli coś takiego sprawdzić, a za rok będziecie się sprawdzić, że wsiadł jakiś wychudzony gościu z zapuszczonymi włosami i powiedział taką rzecz i udało, że nikt o tym nie wie, tak? A to się okazuje tak dokładnie. Starajcie się po prostu ciężko pracować, bo na końcu drogi zawsze jest warto i tego wam z całego serca życzę. Ja wam ze swojej strony dziękuję. Jak powiadam, serdeczny znajomy Kamil Kozieł. Byliście najlepszą publicznością, jaką dzisiaj miałem. No i kurczę, było mega sympatycznie. Ja zachęcam was do pytań. W sensie w ogóle przynajmniej musi być 5 pytań, bo inaczej to jest boję pytanie. Tak, ja was zachęcę do tych pytań. Dlatego, że jakbym miał... Mateusz powiedział o 2 rzeczach, które możecie wynieść z tego spotkania, a ja powiem o 5. Też ze swojego doświadczenia. Mateusz powiedział, że i tutaj absolutnie się zgadzam.
mnie przez bardzo długi czas rodzice, a szczególnie dziadkowie, wymawiali, że muszę skończyć studia i żeby była jasność, jeżeli planujecie wybierać od studia, to nie skończcie, to jest generalnie dobra reguła. Ale wmawiali mi, że dopiero kiedy będę miał dyplom magistra czy jakiś inny dyplom państwa, to wtedy znajdę pracę. I tak było przez wiele lat. Wszedł po internetu. Dzisiaj jest tak, że bardziej ludzie będą zainteresowani projektami, w których braliście udział. Projektami charytatywnymi, stowarzyszeniami, w których uczestniczyliście. Fundacjami, w których uczestniczyliście. Jak wygląda wasz profil na LinkedInie? Jak wygląda wasz profil na Facebooku? Jaką pracę czytacie? To są tak banalne rzeczy, ale jak przechodziłem przez różne procesy rekrutacji, czy nawet uczestniczyłem w nich, to miało duże znaczenie, bo to znaczyło, jakie rzeczywiście kompetencje ma ten człowiek, które używał w praktyce, a nie co mu wmawiano w szkole, bez jakiegokolwiek tutaj złego słowa w stosunku do szkół, które są niezbędnym elementem naszej edukacji. Ale dlatego tak naciskamy startę, że na to, żeby przejść od teorii jak najszybciej do praktyki, że to rzeczywiście ma znaczenie. I dlatego robimy ten projekt crowdfundingowy, żebyście nabrali kompetencji, którymi możecie się kiedyś pochwalić. Powiedzieć, tak, ja uczestniczyłam albo uczestniczyłem w tym projekcie, czym się tam zajmowałam albo zajmowałam. Prowadziłam profil na Facebooku, prowadziłam komunikację osobistą z partnerami przy projekcie, zajmowałam się budżetowaniem przy projekcie, doborem nagród i wysyłką nagród. I to już daje waszemu pracodawcy pogląd, jakie macie kompetencje. Że macie już jakieś umiejętności, których nie mają wasi koledzy czy koleżanki, którzy skończyli studia, mają dyplom, mają tytuł magisterski, ale nie uczestniczyli w żadnych takich projektach, czyli wszystko znają w teorii. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Mateusz jest z naprawdę dużego i szanowanego startupu polskiego, jakim jest Brand24. Brand24 opracowało narzędzie, właściwie to nie jest ich pomysł, oni tylko po prostu stworzyli go w Polsce, bo ten pomysł już istniał. On jest genialny. Zakładacie pewną frazę, którą śledzicie. Niech to będzie fraza starter radomska. I będziecie mieli alerty, czy jakby informacje o wszystkich wzmiankach tej frazy w internecie, jakie się pojawiły. Na fejsie, w komentarzach, oczywiście nie w wiadomościach osobistych, ale na portalach internetowych, w gazetach i tak dalej. Będziecie mieli informacje o tym. Wiecie, dlaczego to ma znaczenie? Ma kolosalne znaczenie w mojej pracy na co dzień. Jak będziemy robili nasz projekt, a zdradzę wam, że jest to sfinansowanie stojaków na rowery w Radomsku dla cyklistów, dla rowerzystów, bo ten projekt sobie na razie wybraliśmy, chociaż możliwe, że będzie jeszcze jeden równoległy, ale to na marginesie. Będziemy mieli jakąś nazwę tego projektu. Będziemy starali się przyciągnąć media do naszego projektu. I za każdym razem, jak media coś o nas wspomną, albo ktoś w komentarzu nas wspomni, to nam się pojawi ta informacja. A to już jest nasze zadanie, żeby podziękować tym ludziom, żeby podrzucić im więcej informacji, żeby ich zachęcać do wspierania nas podczas kampanii. To jest potężne narzędzie. On pozwala nam po prostu nadstawić ucha i polować na wszystkie wzmianki o nas. Trzecia rzecz, którą powiedział Mateusz, która wydaje mi się naprawdę bardzo ważna, jest to, że warto jest przełamywać ten lęk przed odezwaniem się do osoby, obcej nam osoby, po raz pierwszy. Bo nigdy nie wiem, jak zareaguje, ale nigdy nic nie tracimy. Co najgorszego może się stać? Że nie wiem, ktoś nas wyśmieje, że coś głupiego powiedzieliśmy? Bardzo mało wątpliwe. Ludzie są raczej kurtuazyjni. Organizuję teraz wydarzenie i muszę po prostu pisać do obcych ludzi, których nie znam, nigdy w życiu nie widziałem na oczy. I muszę do nich pisać, muszę mówić, panie Marku, wiem, że pan prowadzi taki startup, zapraszam na wydarzenie tego a tego dnia, tu znajdzie pan wszystkie informacje. Jak będziemy prowadzić ten projekt, a będziemy go prowadzić bardzo niebawem, to będą musiały wśród was być osoby, które nie mają tych oporów, które potrafią dobrze, składnie, ładnie pisać po polsku, tu się przydaje szkoła i czytanie książek, które będą musiały podtrzymywać te relacje. Będą musiały napisać do dziennikarza, powiedzieć, pani Joanno, nie wiem, dostała pani ode mnie tą informację o kampanii, bo już wystartowaliśmy, chcieliśmy poinformować ludzi, że już można wpłacać, a mamy takie fajne nagrody, cel też jest fajny. Może jeżeli by potrzebowała pani jakichś dodatkowych informacji, to proszę do mnie pisać albo zadzwonić, to jest mój numer. Więc jakby to, co mówi Mateusz, ten punkt, w którym nauczycie się przełamywać kontakt z innymi ludźmi, czyli na przykład podejść do Mateusza, zadać mu pytanie w kuluarach, albo napisać do kogoś na fejsie, co jest jeszcze prostsze, to będzie ten moment, kiedy będziecie sobie budowali bardzo cenne kontakty pod kątem reszty swojego życia zawodowego. Bo to naprawdę zawsze procentuje. Ludzie zapamiętują ludzi odważnych. Jeszcze jedna rzecz, to jest wreszcie ta kultura pracy i to, że trzeba być dobrze zdyscyplinowanym, zorganizowanym. Ja na przykład stworzyłem sobie miejsce w mieszkaniu, w którym zamykam się celowo, żeby nic innego mnie nie dekoncentrowało. Używam nawet aplikacji, które wyłącza mi social media, dopóki nie skończę czegoś, co robię. Bo zawsze mnie to dekoncentruje. Jesteś uzależniony od Facebooka po prostu.
jest taki syndrom FOMO, Fear of Missing Out, że dostajemy, po co nam się ręce, jak na przykład rozładował nam się telefon i nie wiemy, co się stało na fejsie, nie możemy sprawdzić statusu, ile powiadomień jest. Fun fact, zabawna rzecz, kobiety zawsze mają więcej powiadomień niż mężczyźni na fejsie. A więc ja tak nie przeżywam tego FOMO, być może. Chociaż u mnie każdy status w takim razie na wagę złota. Ale właśnie ta organizacja pracy, czyli umiejętność dyscyplinowania się, umiejętność wygospodarowania sobie 2 godzin na jakiś projekt. Ja mam z tym problem, na przykład jeżeli chodzi o mój doktorat. Umiejętność używania takich narzędzi, które pomagają zarządzać pracą. Wiecie, my organizujemy, ja z moim zespołem organizuję teraz zbiórkę crowdfundingową. I też używam tego narzędzia, o którym przed chwilą mówił Mateusz, który nazywa się Slack. Zaraz się załaduje. Ja to używam tutaj na telefonie. Ono wygląda jak tak naprawdę prosty czat, gdzie są różne kanały. Ja tutaj zarządzam swoim zespołem i zarządzam swoją organizacją. My też będziemy używali czegoś takiego przy koordynowaniu projektu. Ale kiedy będziecie znali to narzędzie, kiedy przyjdziecie do jakiejś pracy, czy będziecie pracowali w jakiejś fundacji, czy będziecie nawet robili projekty w szkole i wprowadzicie takie narzędzia, to nie tylko będziecie lepsi w tym, co robicie zespołowo, ale przede wszystkim zaimponujecie swojemu pracodawcy, swojemu nauczycielowi, czy nauczycielce, czy komukolwiek, kto z wami współpracuje, bo będziecie posiadali praktyczne umiejętności, które ułatwiają pracę wszystkim w organizacji. Więc warto wynotować sobie te rzeczy, które gdzieś tutaj padały, ale jak najszybciej przejść do praktyki. Slack wam się jeszcze do niczego nie przyda, chyba że macie jakąś pracę w grupie w tym momencie. Ale to do list, czy Wunderlist, ściągnijcie sobie tą apkę na telefon. I zacznijcie sobie robić rzecz, którą ja miałem wielki problem. Wychodziłem do sklepu, kupowałem wszystko, co miałem kupić, wracałem do domu, myślałem, mam mleko. Wracałem do domu, ma pasta do zębów. I tak za każdym razem. A jak sobie usiądziecie, albo nawet nie, będziecie wracali ze szkoły, piszecie, a właśnie, jeszcze powinienem kupić to, albo to, albo to. I dopisujecie kawałeczek po kawałeczku. I potem idziecie na zakupy, to już macie pełną listę. I to jest Wunderlist, potem już tylko odhaczacie. Tak można robić z pracą domową, tak można robić ze sprzątaniem mieszkania, tak można robić z porządkami, tak można robić oczywiście z projektami poza szkołą i wszelkimi projektami osobistymi. I jak będziecie już nabierali tej kultury pracy, zarządzania swoimi obowiązkami, a nawet przyjemnością, tak jak czytanie książek, to też sobie można zrobić listę książek, to potem łatwo będzie nam przejść właśnie do zarządzania zespołowego i takimi większymi projektami. Wiem, że nie wszyscy z was przyjdą na to szkolenie. Wiem, że część z was być może już się nawet nie pojawi na kolejne spotkania. A szkoda, bo możecie mieć pewność, że będziecie tego później żałowali. Bo ja żałuję, że nie chodziłem na takie, mówię serio, żałuję, że nie chodziłem na takie spotkanie, tylko wyśmiewałem moich kolegów, którzy poświęcali 2 godziny i nie grali w Warcrafta albo Starcrafta jak ja, tylko przychodzili na te zajęcia, czy przychodzili na te spotkania i liznęli praktyki. Żałuję, że tego nie robię, bo myślę, że byłoby mi dzisiaj łatwiej. Dlatego mam nadzieję, że poszukacie nas na społeczności Startera, społeczność Startera na fejsie, tam dołączcie i tam koordynujemy cały projekt i niebawem będziemy się widzieli na szkoleniu. A jeżeli macie jakieś pytania do Mateusza, nie chcecie ich zadawać publicznie, to możecie do niego na spokojnie podejść, zadać mu pytania. O, wiesz, ten koleś jest praktykiem i zrobił przynajmniej jedną rzecz, która imponuje wszystkim social media, który znam. I to jest wykorzystanie Messengera, którego pewnie macie na telefonie, w taki sposób, że stworzył bota, który automatycznie wysyła prasówki z sieci, które znajduje i tak naprawdę, to się mówi, kuruje, czyli dobiera Mateusz. Mateusz czyta dużo marketingu. Są tacy ludzie jak ja, którzy nie mają czasu czytać. Mateusz za mnie czyta te rzeczy i wybiera dla mnie to, co jest najlepsze. Wisienka na szczycie tortu. I on wysyła mi to automatycznie Messengerem. I ile osób teraz na szczycie subskrybuje? 993 było rano. 993 osoby, on się tym nie chwali, więc zrobię to za niego. 993 osoby subskrybują go na Messengerze i jego bota i dostają od niego codziennie, nie codziennie, ale często prasówki. Chłopak po prostu wraca z pracy i pierwsze co robi, to rzuca rzeczy i zanim w ogóle będzie mógł coś zjeść, to siada do zrobienia prasówki, bo ludzie na nim polegają. I to jest coś, co po pierwsze mnie imponuje, ale po drugie pokazuje, dlaczego on doszedł, gdzie doszedł. A uwierzcie mi, pracuje w naprawdę świetnym startupie i udało mu się to bardzo szybko. Bo ma na siebie pomysł, wie co z tym zrobić, zakasa rękawy i robi to regularnie. Zdziwilibyście się, jak szybko można się zniechęcić. Ile razy zakłada się zespół muzyczny, ile razy siada się do jakiegoś projektu i mówi, nie no, teraz działamy. Tydzień później zbiera się już tylko połowa osób. Tak czasami bywało z naszymi wydarzeniami. Dlatego naprawdę was zachęcam, żeby nie bać się podejść do Mateusza, zadawać mu pytania, jeżeli chodzi o markę osobistą w social media, jeżeli chodzi o zarządzanie swoim czasem, projektami, jakie błędy popełnił. Mateusz by o tym nie mówił, bo jak już powiedziałem, skromny chłopak jest.
i mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem, ale zostawiam Was z Mateuszem, jakbyście mieli jakiekolwiek pytania. Publicznie nie ma czasu, rozumiem. No ja się, to mówi się tak, że ja tutaj jestem, wyjdę na dwór, bo niestety wpadłem ponownie w prawo, palenie papierosów. Nie paliłem już półtorej roku, ale no słaby jestem, więc ja tu jestem, więc śmiało zapraszam, możemy porozmawiać, możemy porozmawiać o czym chcecie, co jest ciekawe w kinie. Ja jestem, mam nadzieję, że w miarę sympatycznym gościem, z którym da się zamienić słowo. I tak jak Bartosz powiedział, to jest ważne, żeby się nie bać. No bo podobnie jak Bartek, ja też śmiałem się z kolegów, którzy poświęcali czas, kiedy ja wolałem spędzać go w komputerze albo robić jakieś dziwne rzeczy. Więc po prostu korzystajcie z tego, że macie takie spotkanie. Super, jeszcze raz dzięki bardzo. A my zobaczymy się niebawem, tylko śledźcie Face'a i śledźcie społeczność Startera, jeżeli chcecie dobrać termin, który będzie dla Was najodpowiedniejszy.